Życie bez prawa jazdy okazuje się bardzo ciężkie, dlatego postanowiliśmy razem, że zrobimy sobie prawko. A dzięki uprzejmości Szkoły Jazdy Galant z Poznania możemy wam to pokazać. Dobrze, zaczynamy od początku. Powiem ci pokrótce, część rzeczy możesz wiedzieć, ale zaznaczę ci to zupełnie tak, jakbyś siedziała pierwszy raz w aucie, zupełnie. Mhm. Zaczniemy sobie od tego, czym zajmują się nogi w samochodzie. Lewa noga obsługuje pedał sprzęgła. Po środku mamy jaki pedał? Ten? Tak. Jaki? Hamulec. Aha, to jest hamulec. Tak, w środku jest hamulec. A to jest... Tutaj masz pedał? Gazu, tak. Przyspieszenia, potocznie nazywamy gazem. Po wytłumaczeniu wszystkich kwestii związanych z samochodem, czym jest sprzęgło, czym jest gaz, czym jest hamulec ręczny, Weronika mogła w końcu przystąpić do swojej pierwszej jazdy samochodem. Jak jej poszło? Oglądajcie. Wszystko. Zapraszam Cię na tę lepszą stronę. To czyli co? Sprzęgło i gaz trochę, tak? Aha, i jedynka. Najpierw jedynka. Stresujesz. Oddech, nie stresuj się, nie peniaj, mam tutaj dobra, hamulec. Jedynka, teraz sprzęgło trochę. I gaz? Przede wszystkim dwie ręce na kierownicy i zerknij sobie przed siebie. Staraj się nie zerkać tam na pedały. Odrobinę dodaj gazu prawą nogą i podnosisz lewą nogę. Spoko, spoko, możesz sobie gazować. I lewa noga podnosisz. Za chwilkę pojedzie. Możesz nie gazować już. Świetnie. Aha, i biorę z gazu. Lewą nogę odkładasz zupełnie, po lewej jest taki stopień na lewą nogę, odłożył lewa, sobie z boku. Lewa, która to jest lewa? Lewa, ta, która masz bliżej szyby. Dobra, już wiem. Po lewej jest taki stopień. Kręcimy, nie bój się. Tak jest. Lewą nogę proszę wyczuj, tam po lewej stronie masz taki stopień. Chciałbym, żebyś tam lewą nogę trzymała. Po lewej stronie odpada. O, tu. Dokładnie. Dobra. Oddech, dwie ręce na kierownicy. No. Rozluźnij się. Włącz sobie lewy kierunkowskaz, proszę. W dół, tam dźwignię lewą. I ręka przez rękę, tak jak Ci pokazywałem, spróbuj zawrócić. Świetnie, tak jest, ręka przez rękę. I prostujemy. Trzymaj się bliżej prawej strony, żebyśmy tak jechali po obwodzie, czyli tam dojedź sobie do krawężnika. Krawężnik mamy tam. No widzę właśnie, ale jakoś to muszę ogarnąć. Aha, i teraz muszę zawrócić. Przejedźmy za szkołę, tam jest jeszcze miejsce. Włącz ale sobie. Ja tam nie wjadę. Jedziesz, tam jest bardzo szeroko. Ale dobrze, naddałaś sobie do prawej. Lewy kierunkowskaz. Świetnie. I luźniutko, staraj się trzymać luźno ręce. Uderzę w jakiś samochód, ale ja bym... Już straszy, kurczę. Wzdłuż auta trzymaj się. No. Na wysokości tego ostatniego srebrnego auta będziemy zawracać w prawo. Prawy kierunkowskaz. I proszę do Cię... Góry. Do góry. I w prawo do oporu kręcisz. Ręka przez rękę. Świetnie. No to co, próbujemy jeszcze raz. Sprzęgiełku jedynka. Patrzymy przed siebie, dokładnie, troszeczkę gazu, pięknie. I lewą nogę odklej całkowicie, połóż sobie na tym stopniu. Świetnie. I znowu robimy taką ósemeczkę. Prawy kierunkowskaz poproszę. Kierunkowskaz najpierw. Nie bój się. Sprzęgło. I zatrzymaj się. Sprzęgiełku, stop. Hamulec. Dokładnie. I widzisz, i prawą nogę możesz zdjąć z hamulca. Prawą, natomiast... No muszę, tak? Dokładnie. I teraz możesz odpoczywać. Okej. Okay. Będziemy wyjeżdżać. Już? Mhm. Teraz? Tam mam jasne, jechać? Tam. Nie przyspieszaj, ja Ci będę pomagał. Będę Cię asekurował. Prawy kierunkowskaz poproszę. Noga. Muszę się zatrzymać jakoś. Nie musisz. Nie ma żadnych tutaj znaków, a z lewej strony nikt nam nie jedzie. I gdzie jedzie go? Spokojnie. Jedzie. I w prawo. On tutaj sobie zawija. Czekamy na pierwsze uderzenie w krawężnik teraz. Bardzo się cieszę. Przymknę troszkę okno, co? Bo możesz umieć. Ten tir nam zasłania, ale tam był znak. Widziałaś jaki? Nie. To zerknij sobie, noga z gazu. To wciśnij sobie sprzęgiełko, żebyś zobaczyła ten znak. Jaki aha, jest? No mam ustąpić pierwszeństwo. Dokładnie, rozejrzyj się w lewo. Jedziemy prosto, jedziemy prosto. Ale muszę się zatrzymać. Momencik. Ty już się stresuję. Szybko, wszystko chcesz na raz zrobić, spokojnie. Powinnaś włączyć jedynkę. Odpal silnik. Ja zapomniałam opiek. To dobrze w sumie. Sprzęgiełko dwójkę poproszę. Sprzęgło dwa. Noga z gazu. Bez pośpiechu. Nie spiesz się. Spokojnie, żebyś czuła bieg. Świetnie. Puść lewą nogę całkowicie. Oprzyj sobie na stopniu i jedziemy na drugim biegu. Staraj się patrzeć. No. Mamy pierwsze krawężnik. I ja! A wiesz dlaczego? Bo się bałeś, że wjedziesz w niego, nie? Aż się podniosłaś, widzę. Staraj się trzymać. Troszeczkę jednak odklejona musisz być od tej prawej strony. Troszkę bardziej środka stara się trzymać. Jeszcze nie wchodzi w zakręt, za szybko. I teraz mocno. Ręka przed rękę poproszę. I prostujesz.
Mam cię, drugi krawężnik. Nieświadomy niczego, zupełnie obywatel. Uważaj, temu po drzwi urwiesz. Powinno trąbić. Ja ci tu jakimś może... Zagrożenie niebezpieczne. Obok Elki może jakąś syrenę ci zamontuję też. Ja. Troszeczkę za blisko prawej, tu się skup... Za blisko jesteś prawej, ja wiesz? Drugą. Widzisz, za blisko prawej, a ty w prawo. Odruch do prawej. Jak uważasz, że jedziesz za szybko, cały czas się ściąga tutaj. Muszę... Sam hamulec. Delikatnie. Albo po prostu wystarczy w pierwszej fazie noga z gazu. On też zacznie zwalniać. Po dwóch godzinach będziesz miała dosyć. A ona mówiła, że ona by chciała cztery jeździć nawet. Za pierwszy rzut? O. Szaleństwo. No to byłabyś już mega zmęczona. Jaki mamy znak przed sobą? Jedziemy w prawo. Noga z gazu. W prawo kierunkowskaz. Za blisko prawej cały czas się trzymasz. I postaraj się wejść w zakręt tak, żeby noga z hamulca, żeby nie najechać krawężnika. Mamy krawężnik numer 3. Takie proste. Pierwszy raz. Wiem. Kurde, pierwsza sygnalizacja. Żeby teraz samochód nie wjechała. Z kolorami muszę problemów się... nie ma? O Jezu, teraz muszę się zestresować. A gdzie my jedziemy? Tam? Jedziemy prosto, nic nie mówiłem. Sprzęgiełko poproszę. Prowadzę cię już na placyk. To co, zaczynamy. Zadanie na egzaminie polega na pokonaniu tego łuku jadąc na wprost. Tego. Zatrzymanie na kopercie numer 2 po przejechaniu przodem. Jasne, uchyl sobie w drugą stronę. Z tamtej koperty uruchamiasz bieg wsteczny, jedziesz po łuku do prostej i prostą cofasz do koperty numer 1, czyli do tej, w której teraz stoimy. Podam ci jeden fajny motyw. To jest taki, to jest taka jedna z metod, o którą możesz się oprzeć w związku z tym, że na egzaminie masz dokładnie takie same wymiary zarówno auta, jak i placu. Po prawej stronie, jak będziemy mijać ten drugi słupek, bo pierwszy oznacza koniec koperty, widzisz? Mhm. Tego ci pokazywałem na tym rysunku, bo ta, też mi tak narysowałem te słupeczki. Te dwa obok siebie stoją, tak? Tak? Jeden przy drugim. Koniec, no dobra. A drugi stoi kawałeczek za nim. No. W momencie, kiedy prawym lusterkiem będziesz na wysokości tego lusterka, tego słupka, musisz wykonać w prawo 360 stopni. Tak? W drugą stronę. Aha, w prawo. Spróbuj sobie, na sucho. Tak? Dokładnie, ale pełen obrót. 360, pełen. Dokładnie. I co to mi... Aha, że... I wtedy na takim skręcie kierownicy on pokona ten łuk i wtedy będziemy tylko kontrolowali moment, w którym musisz wyprostować koła, żeby być na prostej. Dobra. Wolniutko, wolniutko. Dociśnij sprzęgło, już możesz sobie docisnąć. Prostuj koła, prostuj, prostuj, świetnie. I pozwól mu się tylko tak toczyć hamulec. Tym tempem nie przyspieszaj, bo tu prędkość też każdy centymetr tu się liczy. Odrobinkę podnieś lewą. Zaraz zacznie. O, już go czujesz, spoko. I tym tempem nie rozpędzaj się, jeszcze nic nie kręcimy. I szybki obrót w prawo. Tak, pierwszorzędnie. Dociśnij odrobinę sprzęgło, bo znacznie przyspieszyłaś. Patrz w lewe lusterko. Prostujemy, szybko. Szybko, szybko. Tak jest. Wyszłaś dobrze, ale bardzo blisko prawej. Delikatnie skoryguj. Wystarczy? Nie tak mocno? Korekty mniejsze wykonuj. Jedź proszę cię wolniej trochę. Wyprostuj. I już jak jest ok, to staraj się trzymać wyprostowaną kierownicę. I tył. Siadaj. Jak? Fajnie, jeszcze raz. Dawaj, jeszcze. Jeszcze raz. Szybciej ci to idzie niż mi. Wróciliśmy właśnie z pierwszych jazd. Weronika, powiedz, jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Ja w ogóle z samochodu nie chciałam wyjść i w sumie kolejne jazdy dopiero we wtorek mamy. Ale damy radę. Ale damy, znaczy jasne. Już się nie mogę doczekać. Dobra, moich jazd teraz nie zauważyliście, dlatego że no część nam się nie nagrała. Było to w sumie pierwsza nasza próba z trzema kamerami GoPro, żeby nagrywać i później z montażem, także wybaczcie, ale no wyszło tak jak wyszło. Myślę, że nie jest tak źle, ale napiszcie, co byście chcieli, żeby było tam może bardziej widoczne, co byście chcieli się dowiedzieć, to będziemy te kwestie poruszać w kolejnych jazdach. Jak na pierwszy raz za kółkiem, to Werci poszło doskonale wręcz, bo fajkę walnęła praktycznie za pierwszym razem, fajkę, czyli jazdę po łuku. W sumie ani razu... A co pan Tomek powiedział? Pan Tomek powiedział, że przez dwie godziny jazd...
Zrobił ze mną tyle, co z innymi przez kilka dni. Tak. Przez kilka dni z niektórymi tyle robi, co z Werką przez 2 godziny jazd. Także kochani nasi kochani, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, wbijać też na nasze Instagramy, linki macie w opisie do wszystkiego. No i czekajcie na kolejny odcinek. Wiem, że ta seria będzie fajna, także subskrybujcie dalej. Do zobaczenia.